kotłów to wieś położona na północ od Szczeszowa. W jej okolicach możemy znaleźć wiele porozrzucanych głazów narzutowych, takich jak ten. Ciekawe dlaczego? Otóż według legendy, Pan Bóg dawno temu ukarał aniołów i rozkazał im wbudować 3 kościoły, w tym jeden w Kotłowie, w miejscach dawnych pogańskich kultów. Aniołowie, nieprzyzwyczajeni do ciężkiej pracy, poprosili Pana Boga o złagodzenie kary. Ten im przysłał diabłów do pomocy przy wnoszeniu głazów na budowę. Szatańskim siłom nie podobało się wcale pomoc w budowie kościoła w miejscach ich kultu. Dlatego więc nosili kamienie na budowę kościoła, ale nie w miejsce, gdzie powinni, tylko na Jeżową Górę, do Biskupic. Kiedy aniołowie dowiedzieli się o przekręcie, wywołali sprzeczkę, która zakończyła się wojną na kamienie. Inną legendą opowiadającą o kościele, który niedawno obchodził swoje 900-lecie, jest legenda o Piotrze Włostowicy. Był on bogatym magnatem, który zapragnął zbawienia. Po rozmowie ze skorumpowanym księdzem usłyszał, że łatwiej wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogaczowi wejść do nieba. Postanowił więc odkupić swoje winy, tracąc cały swój majątek na rzecz budowy wielu klasztorów i kościołów. Według informacji wybudował odpowiednio 33 i 77. W tym miejscu pogłoska głosi, że wojska szwedzkie podczas potopu miały swój punkt obserwacyjny. Jednak najbardziej rozłościli mieszkańców tym, że oszczyli sobie szable o mury tego kościoła. Kotłowianie, gdy dowiedzieli się o tym, skrzyknęli się i rozgromili Szwedów podczas bitwy. Mateusz Bąk, Wiktor Kamiński i Remigiusz Pastucha.